Cześć, witam na kanale Okiem Matematyka. Jak zawsze rozwiązujemy trzy zadania losowe, zadania info przygotowujące do matury. Dla Was to jest chwila przed snem poświęcona, która może się obrócić w coś, co Wam uratuje maturę z matematyki. Klikamy w szkołę średnią. Dowiecie się może czegoś nowego, kto wie. Losowe zadanie. Jacek wrzucał do skarbonki monety 10-groszowe. Przy czym w sumie wrzucił do skarbonki 5,5 zł. Dobra, czyli wrzucał 10-groszowe. Gdyby wrzucał monety ze średnią częstością o 10% większą, to czas potrzebny na wrzucenie wszystkich monet skróciłby się o 5 sekund. Oblicz, ile średnią monet na sekundę wrzucał Jacek ze skarbonki. Ok, szukamy, o to nie jest takie proste zadanie. Szukamy, ile średnią monet na sekundę wrzucał Jacek do skarbonki, czyli szukamy jakiejś liczby, która określa monety na sekundę. Monety na sekundę, czyli nawet nie wiem, co zacząć pisać. Wrzucał do skarbonki monety 10-groszowe z jakąś prędkością, czyli w ogóle dziwne zdanie. Wrzucał do skarbonki monety 10-groszowe, przy czym w sumie wrzucił do skarbonki 5,5 złotego, czyli 5,5 złotego, 5,5 złotego, to jest 550 groszy, czyli wrzucił tych monet 55 monet, 55 monet wrzucał łącznie. Gdyby wrzucał monety ze średnią częstością o 10 większą, niech częstość, niech f oznacza częstość, częstość wrzucania monet i ona jest wyrażona monety na sekundę w takich jednostkach, czyli to jest częstotliwość. Nie, częstotliwość. Częstość jest wyrażona w 1 przez sekundę, czyli jedna moneta na sekundę. Na razie tak napiszmy. I gdyby wrzucał monety ze średnią częstością o 10% większą, czyli 110, 1,1f, taka gdyby była częstotliwość, to czas potrzebny na wrzucenie wszystkich monet skróciłby się o 5 sekund. Załóżmy, że 55 monet wrzucał w t sekund. Gdyby wrzucał z taką częstotliwością, to te 55 monet wrzuciłby w t minus 5 sekund. Oblicz, ile średnio monet na sekundę wrzucał Jacek do skarbonki. Czyli f to było 55 na t sekund, a gdyby robił 1,1f, to by wrzucił 55 na t minus 5 sekund. I mamy t i f do policzenia i potrzebne jest policzyć f, czyli t to się równa 55 przez f. Wstawiamy to do tego równania. 1,1f to jest 55 przez 50. Tu dopiszemy f, to jest 55 minus 5f. Już zamieniłem sobie. No i mamy z tego równania, że tak, 1,155 odjąć 5f równa się 55 razy 10, czyli mamy 55 minus 5f równa się 550 podzielić na 11, czyli 550 na 11, 50, czyli 5f to jest 5, stąd f to jest 1, czyli to jest jedna moneta na sekundę, jedna moneta na sekundę. Rzucał do skarbonki jedną monetę na sekundę. Tak wyszło. Jedna moneta na sekundę, taka jest odpowiedź. O, matko, dziwne było to zadanie. Dziwne było to zadanie. Musiałem, pobłądziłem trochę. Tak mi się wydaje. Na szkicy wykres funkcji takiej, a następnie określić był rozwiązanie. Dobra. No to najpierw sobie narysujemy układ współrzędnych. Wartość bezwzględna to są zadania łatwe z wartością bezwzględną x i y. X kwadrat to jest to, wszyscy wiedzą. X kwadrat minus 4 to jest to, też wszyscy wiedzą. Bo o 4 w dół, czyli tu jest minus 4, tu jest pewne miejsce pierwsze zerowe, tu jest drugie miejsce zerowe. I teraz wartość bezwzględna z tego,
to jest to, co zostaje nad osią, to jest nad osią, a to, co zostaje pod osią, zostaje odbite symetrycznie nad oś x i tu jest 4. I tak, w zależności od wartości parametru m, liczby rozwiązań, gdy m jest mniejsze od 0, czyli na przykład tu, to w ogóle się nie przecinają te wykresy, tu jest f od x, a to jest m, w ogóle się nie przecinają, 0. Gdy m jest równe 0, to mamy dwa miejsca zerowe tutaj. Gdy m należy od 0 do 4, czyli tutaj jest, to mamy 4 miejsca, 4 rozwiązania. Gdy m jest równe 4, to mamy 3 rozwiązania, bo wtedy m jest tutaj. Rozwiązaniem jest to, to i to. No i gdy m jest większe od 4, to mamy 2. Dobra, o to chodziło i proste, proste jest to. Mamy tutaj odpowiedź taką samą. Proste było to zadanie, łatwe i przyjemne. Losujemy kolejne zadanie. Ok, oblicz pole kwadratu, wiedząc, że różnica pól kół opisanego i wpisanego w kwadrat jest równa pi. Dobra, czyli mamy. Może zacznę od okręgu wpisanego. Tutaj mamy kwadrat. I zrobię teraz okręg opisany na nim. Dobra. Czyli pole kwadratu, wiedząc, że różnica niech to będzie r, wówczas pole kwadratu to jest 4r kwadrat. Pole pierwszego koła mniejszego to będzie pi r kwadrat i trzeba znaleźć to, niech to będzie l, czyli l równa się r pierwiastek z dwóch. Czyli pole drugiego koła to jest pi l kwadrat, czyli 2 pi r kwadrat. No i różnica pomiędzy tymi p2 minus p1 to jest pi r kwadrat i to jest równe pi, czyli r jest równe 1, zatem pole to jest 4. Zobaczmy rozwiązanie. Tak. Losujemy jeszcze jedno zadanie i mamy tak, wskaż rysunek, na którym przedstawiony zbiór rozwiązań, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań 2x dodać 5 mniejsze równe 1. Ok, coś jest mniejsze pod wartością bezwzględną od 1, czyli ma być tak, minus 1, 2x dodać 5 mniejsze równe 1. No i rozwiązujemy te dwie nierówności, czyli 0 większe równe niż 2x plus 6, no i 2x plus 4 mniejsze równe 0. Tak? Albo jeszcze można. No dobra, na razie tak, czyli minus 6 mniejsze równe 2x, czyli x większe równe minus 3. A tu mamy 2x mniejsze równe minus 4 i x mniejsze równe minus 2. Czyli mamy coś takiego. Minus 3, minus 2, x większe od minus 3 i mniejsze od minus 2, łącznie z tymi punktami. Czyli to jest odpowiedź B. I losujemy coś jeszcze jednego. Ze zbioru liczb. O, ciekawe zadanie, bo mamy prawdopodobieństwo. Ze zbioru liczb 2, 3, 4, 5, 6, 7 losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegające na wylosowaniu liczb, z których pierwsza jest o 2 mniejsza od drugiej. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegające na wylosowaniu liczb, z których pierwsza jest o 2 mniejsza od drugiej. Dobra, ze zbioru liczb losujemy dwa razy po jednej omega. To są wszystkie możliwe pary liczb wylosowanych. Czyli możemy wylosować 2, 2. 2, 3 i tak dalej, aż skończymy na 8, 8. No i moc zbioru omega
To jest pierwszą liczbę na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sposobów. Drugą też na siedem sposobów, to jest 49. I teraz tak, zbiór A, to są te wszystkie te zdarzenia elementarne, gdzie prawdopodobieństwo zdarzenia A polega na z których pierwsza jest o 2 mniejsza od drugiej. Czyli możemy 2 i 4 wylosować, jeśli wylosujemy dwójkę. A jeśli wylosujemy, nie ma innej możliwości. Jeśli wylosujemy trójkę, to możemy wylosować jedynie piątkę. Jeśli wylosujemy czwórkę, to możemy szóstkę. A jeśli na pierwszym miejscu piątkę, to siódemkę. No i szóstkę i ósemkę. Nie ma innej możliwości, bo jak na pierwszym miejscu pójdzie siedem, to nie ma co. Czyli mamy tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i prawdopodobieństwo zdarzenia A, no to jest 5/49. W takim razie tak, zapraszam do lajka, komentowania, subskrypcji i mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście.